Nowa odznaka, byczki! Cześć byczki, witam was w kolejnym odcinku z Pokémon Omega Ruby. Odpaliłem sobie tu dzisiaj hinduskie kadzidło, żeby mi się przyjemniej grało. I ostatnio skończyło się jakoś tak, że trochę niewiele udało nam się zrobić ostatecznie. Spójrzcie na mapkę. I tak teraz jeszcze musimy przejść całą 114 chyba i dopiero dojść wtedy do miasteczka. Fosil maniak tutaj mieszka. Czy on da mi jakiegoś fosila? Dostałem diga. Jak się użyje tego w jaskini, to można wrócić do wejścia. Jest i typeczek, który jest maniakiem fosili. Jeśli chcesz znaleźć fosila, spróbuj ścieżkę 111. Dobra, czyli tam możemy znaleźć jakieś fosila, domyślam się, a potem musimy przynieść do tego typa i on nam go wskrzesi czy coś? Nie wiem, zobaczymy. Tutaj mamy jakiegoś pana z Puccienką. Dostaliśmy Rora. Tutaj jest wodą. Spad, ale ślicznie to wygląda. No jednak grafa nie jest najgorsza, powiem wam. Tutaj są wędkarze. To co? Dzisiaj ciśniemy wędkarzy, ale w wielkim skrócie tę walkę, żeby było ciekawiej. Fisherman. Dalej się bawimy naszym nieśmiertelnym Shedinjom. O, zmienił poczka? Whalmer też raczej nie ma nic super efektywnego na mnie. Będziemy go sobie ciśnią tym Shedinjom. I te walki Shedinjom będę przyspieszał, bo one są takie dosyć... Nie! Jak albo nic się dzieje, albo ściąga cię na hita. Ja nie wiedziałem, że on ma kamienny atak. To AI w tej części jest już całkiem sprytne. Oni wiedzą, żeby nie walić w Shedinja byle czym. Tak jakby po prostu wiedzieli, że okej, to jest Shedinja, nie możemy go zranić, muszę zmienić poczka i użyć tego typu ataku, który mu coś zrobi. Po prostu oni myślą i... No cóż, nie zawsze jesteśmy do tego przyzwyczajeni, zwłaszcza w tych starszych grach Pokémon. Dobra, dam sobie tego Shedinja gdzieś do tyłu. Będę go używał tylko w wyjątkowych sytuacjach. A tak to niech się trenuje gdzieś tam z tyłu drużyny, po prostu zbyt mnie stresuje używanie tego Shedinja. Zawsze gdzieś tam niespodziewanie wejdzie ten kamienny atak i mi go rozwali. Kamienny, oczywiście latający, duchowy, ognisty lub mroczny jeszcze. Te typy mogą zranić Shedinja, pozostałe typy nie mogą. Nie wiem, sobie nawet radzi, jak na swój dosyć niski level, też musimy go troszkę podszkolić. Także nie wiem, czy nie dam jego do przodu ekipy zaraz. To by się przydało właśnie wykorzystać to i wyekspić Elektrajka. Cofnąłem się do centrum Pokémon, żeby podlecić Poki i schować jednego Poka do komputera. Tutaj spotkałem babkę, która wymyśliła system Pokémonów. Oczywiście w każdym regionie jest inna osoba, która wymyśliła system komputerowy Pokémonów. Ta się nazywa Lanet. Czemu w każdym regionie jest inna osoba, która twierdzi, że wymyśliła system komputerowy, w którym przechowuje się Pokémony? Przecież to jest taki absurd. Wiadomo, w pierwszej generacji miało to sens, bo tam był Bill, który twierdził, że to wymyślił. Ale czemu w każdym regionie inna osoba twierdzi, że to wymyśliła? Przecież to jest wręcz niemożliwe, żeby tak jak poszczególne generacje, to są poszczególne części Japonii. Czemu na przykład nie mogą w całej Japonii używać tego samego systemu Billa? Każdy region musi mieć swój system, który był wymyślony przez inną osobę. Bardzo dziwne. Wydaje mi się, że to jest po prostu głupie i nie przemyśleli tego, ale po prostu chcieli dodawać taką postać profesorka, naukowca czy jakiegoś tam komputerowca po prostu w każdej generacji. Tak mi się spodobało to w pierwszej genie, że po prostu nie chcieli z tego motywu zrezygnować i tyle. Dobra, wracamy się tam, gdzie byliśmy i trochę teraz poekspimy Elektrajka. Gyarados. Dobrze, będzie podwójna perfekcyjność typem elektrycznym. Obniżył mi atak na początek. Zobaczmy jak ten spark. O nie, bite. Ile obrażeń? Prawie połowa życia. Nie jest tak źle. Mogło być gorzej. No, my mu ponad połowę zbieramy. Jeszcze paraliż wszedł. Oczywiście ten spark to tutaj nie jest jakiś mega potężny atak elektryczny, no ale taki mamy w tym momencie, no to taki ja używam. Też czekam na ewolucję naszego Elektrajka oczywiście. Dobra, co my tu jeszcze mamy, słuchajcie? Chyba, że jesteśmy blisko. O, tu jest jakiś domek. Dobra, zobaczmy co to za Pokémon. Moi drodzy, jest to Serskit. Ale można na nim trochę polekcić w sumie. Nice. I to jest, moi drodzy, dom typiarek, który wymyśliła ten system. To dobrze w sumie, że się cofnąłem do centrum Pokémon, bo pewnie bym je tutaj nie spotkał, gdybym najpierw je nie spotkał tam. Proszę, niech to zostanie naszym sekretem. Dostałem laleczkę Sidota do mojej sekretnej bazy. Typeczku w garniturze. Pineapple Berry, dzięki. To się przydaje do pokebloków. Tam coś rośnie, tego jeszcze nie widziałem, słuchajcie. Jak to obejść tutaj? Chyba, o, czekajcie. Znowu coś w trawie ciekawego wyskoczyło. Zangus! Spark, a potem spróbujemy rzucić go ultrabolem. Honklos. Zwiększę sobie atak. Jeszcze jednym sparkiem wejdę. O, idealnie, na czerwone życie. Dobra, rzucam Great Ball w niego do skutku. Jest, siedzi. Pamięć walki z jego arcyrywalem Swiperem jest skryta w każdej komórce jego ciała. Ten Pokémon unika ataków ze świetną zręcznością. Dobra, ja tak naprawdę chciałem pójść tutaj i za tym domkiem, bo w ten sposób... O, coś tam znowu mi uciekło. O, zbiorę sobie te wspaniałe rzeczy. Aspirberry. Czy Asperberry? Chyba Asper, bo gruszka się czyta chyba per po angielsku, nie? Dobra, i teraz możemy na spokojnie sobie przejść w dół. Podwójna walka, fajna ekipa, nie powiem, że nie. Spark w Azumarilla idealnie, a w Roselie w sumie Erkater też bardzo dobrze. Azumarill używa Helping Handa, Pelipper wchodzi tym Erkaterem, jak to wejdzie? Ślicznie. A jak ten Spark? Mocno, ale Azumarill ma dużo życia. Pelipper dosyć srogo dostał na Chambo. Ale robimy drugi raz tak samo, będzie pozamiatane na pewno. Tak jest, Roselia leży, Azumarill leży. Fajnie jest w sumie ten Erkater, że bije dwóch przeciwników naraz w takich podwójnych walkach, to jest spoko. Dzięki za walkę. Czy my już jesteśmy bardzo blisko? Chyba tak. Jest i Pokémon Fan. Pokemaniak, przepraszam.
ale też idealnie. Nice. O, Sturdy jeszcze przetrwał. No dobra, to jeszcze jeden Chumbo. Hit na Chumbo i mamy to. I co tu się dzieje? O, tu jest coś ukryte, spoko. O, nawet w kamieniu coś było ukryte. Max Ether, ale fajnie. To jest, moi drodzy, protein. Dosyć rzadki przedmiot, fajnie. I teraz... O, jest e-mail. Dokąd zabieracie profesora? Czekajcie. Czyżby ona goniła tych typów z Team Magma? Może tak być. Ale oczywiście harcerz tutaj nam w drodze, wiadomo. Tutaj trzeba ratować szybko profesora, którego gdzieś tam zabierają, ale jeszcze na walkę z harcerzem zawsze znajdziemy czas. Co prawda to nawet nie jest harcerz, bo jest napisane, że to jest pikniker, ale czemu akurat robi się piknik w takim stroju? Powiem wam szczerze, to jest jedna referencja, pewnie jedna z wielu referencji, których nie rozumiem w tej grze, czemu pikniker nazywa się pikniker, ale ma taki śmieszny strój. I w pierwszej generacji ten rodzaj trenera nazywał się po japońsku Geru Scouto, czyli Girl Scout, czyli dziewczynka harcerka. Ale potem w kolejnych generacjach zmieniono nazwę na Picnic Girl albo Camper, żeby uniknąć jakichś tam pozwów prawnych, na przykład ze strony organizacji scoutów w Stanach Zjednoczonych. Także to są scouci, czyli ci nasi harcerze, tylko po prostu została od drugiej generacji zmieniona nazwa tych rodzajów trenera. Także wychodzi na to, że coś dobrze czułem. Właśnie, że Picnicker i Camper to są tak naprawdę po prostu harcerze. Przyjrzyjcie się, jak wygląda właśnie przedstawienie harcerza w tej oto grze. No widać po chamsku, że to jest scout. Duże meteoryty tutaj musiały upaść w ogóle. Okej. O, jakiś przedmiot. Energy powder? A zobaczmy sobie te kamienie, bo pewnie w którymś z nich jest jakaś nagroda. Pokémon był w środku? Wow, to był Geodude. Lol. Ugryzę go. Co prawda gryzienie skały jest głupim pomysłem, bo można połamać zęby. No ale co zrobić? Siedzi. Im dłużej Geodude żyje, tym bardziej jego krawędzie są odłupane i zużyte, więc staje się bardziej okrągły. Natomiast serce tego Pokémona będzie twarde, jak zawsze. Okej. Okay. Czyli im bardziej Geodude jest stary, tym bardziej jest okrągły. Może to jest nawiązanie do tego, że w pierwszej generacji Geodude wyglądał trochę inaczej. Rzeczywiście był taki po prostu bardziej okrągły niż po kanciasty jakby. O, Big Pearl. Tak sądziłem, że to będzie coś. A tutaj Soft Sand. Zawsze coś. I teraz tak. Tutaj mam jakiegoś, nie wiem, czy kucharza, czy kogoś. Kindler. Nie wiem, kto to jest dosłownie Kindler po angielsku. Ale gościu niósł drewno. I kojarzy mi się z rozpalaniem ogniska. Czy to nie są po prostu ludzie, którzy zajmują się rozpalaniem ogniska? Biorąc pod uwagę, że ma ogniste Pokémony, to brzmi to bardzo, bardzo sensownie. O nie, Rock Throw. Auć. W sumie strasznie mało obrażeń to zadało, jak na super efektywny atak. Wejdziemy sobie w niego Water Pulse'em i będzie porobione. Dzięki za walkę, byczku. Yes! Mamy to! Mamy ewolucję Electrike'a! Oj tak! Jest Manectric, tylko teraz tak. Jak zrobić jego mega ewolucję? Ale ja nie mam chyba jeszcze bransoletki, nie? Zobaczymy sobie zaraz w walce, czy możemy to zrobić. Teraz tak, to idziemy dalej sobie. I... O, jeszcze Hiker po drodze, czemu nie? To tylko zobaczmy, czy mogę zrobić mega evo... Nie mogę. Nie mam takiej opcji jeszcze, no bo nie mam bransoletki. No ma to sens, dobra. Water Pulse, będzie Sturdy? Nie ma Sturdy, dobrze. I już jesteśmy bardzo, bardzo blisko, patrząc na mapkę, zobaczcie, już jest prawie to zielone, nie wiem, co to jest za lokacja dokładnie. Sprawdzimy sobie kamyczek szybko. Nic. Okej, okay. Ale wielki krater, Jesus, jak na jakiejś planecie typu Mars albo Księżyc, który nie jest planetą, ale okej. Okay. Ma jednego matchupa, zobaczmy, jak sobie poradzimy tym na przykład z Parkiem. Po tej ewolucji, no powinno być dużo lepiej z obrażeniami na przykład. Połowa życia plus sparaliżowanie to nie jest najgorsza sytuacja. Uuu, sejsmiczny wstrząs. Dobrze, że nie ważymy chyba aż tak dużo, nie wiem ile waży Manectric, ale chyba nie aż tak wiele. Ale Lenny ma twarz, kurczę. Dosłownie taki Lenny face miał. Na pewno nie stąd się wzięło Lenny face, ale jestem ciekaw, skąd się wzięło w sumie. Dobra, tu nic nie ma wszędzie, jest tylko jeden kamyczek jeszcze. O, Starpiece, fajnie. Czemu jestem tutaj przed tą jaskinią i co my musimy w niej znaleźć? Meteor Falls. Chyba tego profesora całego, co go porwali, musimy tutaj znaleźć po prostu. Także... O, też rozpią się poczki na dziko. Ja muszę sobie ripele jakieś kupić, bo nie wiem, czy będzie mi się chciała tak cały czas spotykać z zubatami na przykład. Dawało mi się, że coś tam kiedyś kupowałem. Zleciał na hita. W sumie dobre do expienia Manectrica, nie? Ale nie, żebym potrzebował go expić. W sumie to nie jest dobre, bo ilości expa za zubata są bardzo niskie. O, Solrock dla odmiany. Może go złapię do dexu w sumie. Pierwszym bolem, fajnie. Solrock jest nowym rodzajem Pokemona i mówi się, że spadł z kosmosu. Porusza się, unosząc się w powietrzu i bezszelestnie. Podczas walki wydaje z siebie strasznie jasne światło. W sumie Solrock i Lunatone chyba są też version ekskluzywami, nie? Musimy uratować profesora Cosmo od tych ludzi. Ha, ha, ha. Naprawdę chcesz się sprzeciwić mnie, administratorowi zespołu Magma. Dam ci niezły trening. Pierwszy raz będę walczyć wspólnie z tobą, Kushi. Dajmy z siebie wszystko. W ogóle to jest śmieszne, że ich przywódcy się nazywają administrator, nie? Ale ten gościu też ma dobrą sylwetkę, nie? Po prostu to jest bezbłędny. W tym swetrze i w tym płaszczu wygląda epicko. Dobra, słuchajcie, Matiena i Koffing. Dobra, wejdziemy sobie z Parkiem. A May, nie wiem czym wejdzie, to zależy od niej. To było beznadziejne. Ło! Dobra, zmieńmy sobie na, szczerze mówiąc, Kirlię.
Zleciał Shroomish, mej. Ale oberwałem super efektywnie trującym. Jednak, kurczę, ta Kirlia, no troszkę ma jeszcze niski level, muszę ją jakoś bardziej expić. Zrobię sobie draining Kissia na Mightienie, a zobaczymy, co zrobi ten Marsh Tomb Mei. Dobra, nic nie zrobimy, popadliśmy już tym snalem, zapomniałem, że jest szybszy. Trudno, zdarza się. Tutaj Mudshot. No niestety, niezbyt super efektywne te Pokémony Mei. O, Self Destruct jeszcze wchodzi. Oj, to grubo. Sam sobie wysadził powietrze z siebie jeszcze tą Mightienę, nie? To nie było zbyt mądre. Może Combusken? Jeszcze ten speed jest całkiem niezły, widzę u Combuskena i też wszedł pierwszy, nieźle. Ma jeszcze Namela. Mei go ściśnie w sumie super efektywnie też. Rock Smash, solidna połowa życia. Mad Bomb, druga połowa. Co za niespodziewany zwrot akcji. Udało nam się, Kushi. Dzieciaki, powinniście zejść mi z drogi. Potęga zespołu magma. Energia góry Chimney. Ukryta moc meteorytu. Jeśli połączymy je wszystkie, super starożytny Pokémon. Ha, ha, ha. Jesteście żałośni, przegraliście z tymi dzieciakami? Wy żałosne głupki, będziecie zgubą zespołu magma. Kto to powiedział? Ej, zespół Aqua! No tak, zespół Aqua też się pojawia przecież jako arcywrogowie zespołu magma. Wiadomo, że w Pokémon Sapphire jest odwrotnie, walczymy z zespołem Aqua i zjawia się też zespół magma. No ten gościu ma niezłe te obcisłe kalesony, kurczę, grubo. Oddaj mi ten meteoryt. Profesorze! Prawie spadł. Mei go uratowała. Ten meteoryt jest w mojej dłoni. Żegnajcie i adios. Udajemy się do góry Chimney. Nie mogliśmy ich po prostu powstrzymać czy coś? What the hell? Właśnie ich pokonaliśmy w walce Pokémon. Nie pozwólcie im uciec. Masz dosyć srogą ekspresję na swojej twarzy. Nazywam się Archie, jestem liderem zespołu Aqua, który chce, żeby świat powrócił do swojej czystej postaci. Taki, który będzie perfekcyjny dla przetrwania Pokémonów. Widziałem, że miałeś konfrontację z zespołem Magma. Pamiętaj, że jeśli jeszcze raz wejdziesz w drogę naszego zespołu Aqua, to nie będzie tak lekko. Może jeszcze się zobaczymy, ha ha ha. W sumie zespół Aqua jest strasznie lamerski, nie? W porównaniu do zespołu Magma, to moim zdaniem jest po prostu lamerski. To są po prostu jakby przebierańcy przebrani za marynarzy i tyle. Nie wiem, co się dzieje z tymi wszystkimi ludźmi. Profesorze, czy wszystko w porządku? Musimy odprowadzić profesora z powrotem do jego laboratorium w Falarbor. Profesorze, powoli. Ale dobra, mam herbatę dzisiaj, to jest o smaku jakiejś tam wina z miodem. O, żona czeka na profesora. Coś dużo młodsza ta żona od niego. Udało mi się wrócić. Jak myślisz, co zamierzają zrobić z meteorytem profesora? Dają się być złymi ludźmi. Musimy być ostrożni. Muszę wam podziękować za uratowanie mnie z tej katastrofy. Dam wam tą TM-kę. Smackdown. To jest spad typu mrocznego. No, gdzieś tam może się przyda. Zobaczymy. Co zamierzasz teraz zrobić, Kushi? Chcę zobaczyć, jaki jest kolejny gym na mojej liście w mieście Mevile. Chodźmy razem do Mevile. W sumie dobra, bo teraz nie będę musiał się przynajmniej wracać tej strasznie długiej drogi niepotrzebnie. Tak naprawdę cała ta pętelka na mapie to donikąd nas nie zaprowadziła konkretnie. To znaczy po żadną odznakę przynajmniej, nie? Przed nami jest góra Chimney, prawda? To tam chcieli udać się ci wariaci. Uważaj, Kushi, może tam być niebezpiecznie. Dobra, w sumie dobrze, że się wróciliśmy tutaj, bo chyba teraz powiem pójść do góry Chimney i rozprawić się z zespołem magma, tak mi się wydaje, także patrząc na mapkę, spójrzcie, no to będzie dosyć blisko, żeby teraz pójść bezpośrednio stąd do góry Chimney. Także udajmy się na północ z miasta, tędy i potem gdzieś tutaj w lewo, nie, najpierw przez kamienie i tutaj w lewo. Okej, okay. Jesteśmy znowu pod górą. Zobaczcie, teraz już możemy wejść do tego obserwatorium w górze Chimney, czy właściwie do kolejki linowej, którą wjedziemy chyba na sam szczyt. Dzień dobry, czy mogę do góry pojechać? Tak jest, dobra. Czyli dobrze poszedłem. Widzicie, w końcu już nie błądzę niepotrzebnie tam, gdzie nie trzeba. I idziemy prosto do celu, tam, gdzie trzeba się udać. Ale długa przerwa w ogóle pomiędzy odznakami. Chyba łącznie, nie wiem, 3 godziny grania już mija pomiędzy poprzednią odznaką, a dalej nie widać śladu kolejnej odznaki, no ale wydaje mi się, że teraz jestem taki po środku gry. Zazwyczaj każdej Pokémon jest po prostu taki dłuższy przerywnik na rozprawienie się z złą drużyną i potem jeszcze gdzieś tam pod koniec w okolicach ostatniej odznaki, nie? Zespół Aqua walczy z zespołem Magma, tutaj widzę, już jest grubo. Co tu się odbywa, powiedzcie mi, na samym szczycie? Tak jest, walki zespołów. O, jest i Archie i jakieś trzy typiareczki zespołu Magma. Patrzcie, jak tak się przyglądam ich strojom, to ten zespół Magma jest taki bardziej fajny po prostu, bo bardziej takie nietypowe są te ich stroje. Śmieszne z tymi takimi uszkami jednocześnie, a też takie bardziej wyróżniające się. Po prostu mi się dużo bardziej podoba zespół Magma. Napiszcie w komentarzach, jak u was, czy bardziej do was przemawia zespół Aqua czy Magma. Oni tutaj mają dużo mrocznych Pokémonów. Nie wiem, czy nie dam zaraz na początek też ekipy swojego startera, bo dawno go nie używałem w sumie w walkach. Chociaż Manectric też sobie całkiem nieźle radzi, widzę. Już ma poziom 27. Teraz Koffing, oby się tylko nie wysadził w powietrze. Połowa życia. I druga połowa, nice.
No teraz kilka tych walk z zespołem Magma będzie, w razie czego, nie? To widzę, że jeszcze jest ich ten, trochę przy kości, że tak powiem, typeczek. Nie wiem, jak on tam ma na imię, zapomniałem. Tabita, takie typowo japońskie imię. Czy chcesz jeszcze raz wejść mi w drogę? Naprawdę, naprawdę, naprawdę chcesz wejść mi w drogę? Naprawdę, naprawdę, naprawdę? Widać, że ma charakter taki, kurcze. Zmiażdżę cię. Nigdy nie wejdziesz znowu w moją drogę. No jest jakby takim po prostu psychopatą, który nie radzi sobie z własnymi emocjami. To jest w sumie fajne, kiedy są przedstawione jakiekolwiek w ogóle elementy fabularne, takie jak jakieś emocje czy charakter postaci w Pokémonach, bo jednak, no pamiętajmy, że granie w Pokémony to jest po prostu czytanie ściany tekstu. Czekam w ogóle już od wielu lat na ten moment, kiedy na przykład wprowadzą w Pokémonach dialogi mówione, żeby dało się po prostu słuchać też, co oni mówią. No w innych grach to już jest od, nie wiem, kilkunastu lat na przykład, a w Pokémonach dalej tego nie ma. Kurczę, wysadził się w powietrze. Wydaje mi się, że jednak jak będą dialogi mówione i taka bardziej zaawansowana grafika, gdzie też postacie będą mogły bardziej okazywać te gestykulacje, czy nawet mimikę twarzy, to też jakoś inaczej się będzie odbierać gry Pokémon. To jest takie moje trochę marzenie, żeby bardziej zmienili te gry w takie klasyczne RPG, że są takie różne opcje dialogowe na przykład i tak dalej, ale może to są marzenia ściętej głowy i pewnie nigdy do tego nie dojdzie, no bo jednak Pokémony to jest marka sama w sobie i ona ma takie swoje utarte schematy. Pokémon Company lubi się tego trzymać, czy właściwie Game Freak, twórcy gier z głównej serii, lubią się tego trzymać, takich wzorców klasycznego japońskiego RPGa sprzed 25 lat, no bo w sumie w tym roku wypada 25-lecie wydania Pokémonów w Japonii, pierwszej części. Wow, wiedziałem, że będziesz twardy, ale ten meteoryt, który zabraliśmy profesorowi, już jest w rękach naszego szefa. Gdzie jest nasz szef? W tamtą stronę. On pokaże ci prawdziwą moc zespołu Magma. Dobra, czy to jest szef? Moc tego meteorytu zmieni się w eksplozywną energię, która jest z rdzenia tej planety. To ty pokonałeś nas w muzeum Slateport. Mam wobec ciebie duże oczekiwania. Tysiące lat temu żyła pewna bardzo potężna istota, która była w stanie tworzyć nowe lądy na planecie. Tej mocy właśnie szuka zespół Magma. Mocy, która rozszerzy masy lądowe. Ta moc należy do legendarnego, super starożytnego Pokemona. Jest uwięziony w głębokim śnie, straciwszy źródło swojej mocy. Cóż musimy zrobić, żeby obudzić tego śpiącego giganta? Nasze badania doprowadziły nas tutaj, do góry Chimney, do tego meteorytu. Jeśli odtworzymy odpowiednie warunki, powinniśmy być w stanie zmienić właściwości meteorytu i zmienić go w mega kamień albo w kamień klucza. Tutaj, na górze Chimney. Nie, więcej ci już nie powiem, to koniec dzisiejszej lekcji. Przyszła pora na czystkę. Wydaje mi się, że byłem wystarczająco jasny ostatnim razem, kiedy się widzieliśmy. Ostrzegłem cię, że każdy głupiec, który będzie stał nam na drodze, nie spotka się z miłosierdziem. Pogrzebię cię moimi własnymi rękoma. Mam nadzieję, że doceniasz ten honor. Kurczę, to było bardzo takie pompatyczne. Powiedziałbym tak, wyjmij kija z tyłka, typeczku. Na pewno ci to dobrze zrobi. Dawaj, Maxi. Wcale nie jesteś taki fajny z tymi swoimi okularami Google. Kurczę, ile lat temu wyszły okulary Google? 10? Nie pamiętam, ale pamiętam, że były takie okulary, tu miałem kamerę wbudowaną gdzieś na środku, nie, z boku, tak jak właśnie u niego, dlatego mi się kojarzą te okulary z tym jego wyglądem. Spróbujemy sobie wejść z parkiem, zobaczymy, czy się sparaliżuje. Póki Manetrik ma jeszcze punkty życia, to niech cokolwiek robi. Dobra, zleciał. To teraz będziemy myśleć inaczej. Wejdę chyba sobie moim starterem. I co, zejdzie na hita, czy nie zejdzie? Zejdzie, idealnie. Ale muzyka jest po prostu taka bardzo intensywna tutaj, bitewna, nie? Jest jego camera, który może mega ewoluować. Nie wiem, czy on będzie robił mega ewolucję podczas tej walki? Chyba jeszcze nie. Prawdopodobnie. Z tego, co zrozumiałem, jak on tłumaczył, to jeszcze jakby nie stworzyli tych mega kamieni. Wejdziemy sobie tym Brainem, bo on jest trochę mocniejszy jednak odrobinkę. O, udało się, aż mokusy spadły, słuchajcie. Ty, to była dobra animacja, taka całkiem dynamiczna. W ogóle czuję się tak w Mordorze, nie? Nad tym wulkanem. Odparłeś wielkiego lidera Maxi w walce. Nigdy nie przestajesz mnie zaskakiwać. Wspaniały początek. Tym razem pozwolę ci zobaczyć, jak używam swojej pełnej mocy. Jak posmakujesz mega ewolucji mojego Pokemona, to powiesz do widzenia ostatniej części swojej nadziei. W ogóle sposób, w jaki on tutaj mówi to do mnie, to jest dobre. Słuchajcie, odebrał telefon od jakiegoś typa i rusza na górę Pyre tym razem. Kolejna jakaś góra, kolejny wulkan. Proszę, weź ten meteor z moimi przeprosinami. Teraz możesz już robić, co tylko chcesz. Okej, czyli wydaje mi się, że on i tak już miał jakąś zmianę planów, bo dostał telefon od jakiegoś szefa szefów. Może, nie wiem. Na pewno nie zapomnę twarzy trenera, który pokonał mnie w walce. Czy jest jeszcze jakiś szef szefów? Czy ktoś jeszcze jest głównym szefem, główniejszym niż Maxi? Nie jestem pewien. Kurczę, ten Maxi nam uciekł. Zostawił ten meteoryt. Możliwe, że znalazł już to,
czego szukał, czyli miejsce ukrycia prawdziwych kryształowych kul. Zawsze jest dwa kroki przede mną, niech trafi go szlak. Kryształowe kule oczywiście są do obudzenia Groudona i Kyogra, z tego co mi się tutaj kojarzy. Dobra, to górę mamy w sumie oczyszczoną. Czy możemy się zawijać stąd? Chyba tak. To Mordor odbębniony, jeszcze będzie jedna góra, tak? Poszli na kolejną górę coś tam zaorać. W sumie jest jeszcze takie przejście, którym można tutaj zejść sobie z tej góry bezpośrednio w ten sposób. Ale tędy też już, o, zjeżdżaliśmy. Ciekawe, czy tutaj są ukryte jakieś przedmioty? Jak tak się zeskakuje z tego? Prawdopodobnie tak. O, tu na przykład było coś ukryte, ale już to przegapiłem, zdarza się. Tu jest jakaś trawka jeszcze. Tam jest jakiś przedmiot, no właśnie tak mi się kojarzyło, że na zboczu tej góry są poukrywane przedmioty i trenerzy. Ale to gdzieś tam innym razem sobie z nimi powalczymy, bo w sumie i tak mam już wykokszone poki w miarę. O, tu jest jeszcze miasto Lavaridge, które jakoś przegapiłem? Lol, chodźmy wyleczyć poki. A może nie mogłem wcześniej wejść do tego miasta, dopóki nie wjechałem na górę i nie zszedłem po tej górze? Co to są za te? Czy to jest w każdym centrum Pokémon? Nie. Tu się jedzie jakoś na zaplecze, słuchajcie. O, to się nazywa onsen bodajże. To się nazywa onsen, słuchajcie. W Japonii jest taka faza, że lubią mieć takie gorące źródła. W Japonii no, dużo energii geotermalnej, gorące źródła, te sprawy. I oni właśnie wokół takich źródełek gorącej wody z wnętrza ziemi budują całe takie kompleksy po prostu relaksacyjne, gdzie się wchodzi w ręczniku, potem siedzisz na golasa w tej wodzie i się grzejesz. I zawsze są dwa wejścia. Niebieskie dla mężczyzn, czerwone dla kobiet. Dlatego tutaj jest taki też parawanik, żeby wiecie, tutaj nie mogli panowie, którzy siedzą w tej wannie, podglądać pań, które są w tej drugiej wannie. I to się wszystko nazywa onsen. Nie byłem nigdy osobiście na onsenie, nie wiem, w sumie chciałbym kiedyś pójść, brzmi bardzo relaksująco i fajnie. Natomiast słyszałem taką ciekawostkę, onsenie często nie wpuszczają do nich ludzi, którzy mają jakiekolwiek tatuaże. Podobno teraz już coraz rzadziej jakby to się zdarza, że nie wpuszczają, zwłaszcza obcokrajowców, ale dużo jeszcze tych miejsc ma taką politykę, że nie wpuszczają nikogo z tatuażami. Japończycy w ogóle mają bardzo takie negatywne podejście do tatuowania się, po prostu im się to kojarzy z jakuzą. Uważają, że jeśli masz tatuaże, to jesteś kryminalistą i przestępcą, no i tyle, nie? Taki po prostu jest u nich stereotyp. Bo nikt jakby normalny nigdy nie robił sobie tatuaży w Japonii, nie licząc właśnie gangsterów, nie? Także dla nich to jest oznaka takiego bycia antyspołecznym i tak dalej. Zobaczcie, na przykład taki Revival Herb, fajne, jak Max Revive też w sumie przyda się, czemu nie? 200 HP-ków lecz ten Energy Root. To jest nawiązanie do tradycyjnej medycyny japońskiej, no w całej Azji jest taka ich tradycyjna medycyna. Pamiętam, kiedyś byłem na Tajwanie, na Tajwanie mieszkają Chińczycy i tam właśnie też kultywują te swoje tradycje różnorakie. W ogóle dostałem Charcola, to jest dobre, bo zaraz wam pokażę. Że zwiększa moc ataków ognistych, to może damy to w sumie Kombaskenowi. Mniejsza o to, zgubiłem wątek. Jak chcecie, żebym dokończył wątek, to wtedy napiszcie mi w komentarzach, przeczytam ten komentarz i w następnym odcinku dokończę wątek, na pewno. I te takie gorące piaski też to jest popularne właśnie w Japonii. Domyślam się, że na wyspie Kyushu właśnie, tam jest zresztą też cieplej niż w innej części Japonii. I obok onsenów często są takie wydmy, piaski po prostu gorące, w których możesz też się zakopać po prostu w tym piasku i tak sobie leżeć na przykład kilka godzin. Podobno to mega relaksuje, tak rozluźnia mięśnie, wygrzewa kości, coś wspaniałego, aż po prostu ciarki mnie przeszły, jak o tym pomyślałem, że można mieć taki relaks. O, marzy mi się na przykład kiedyś takie właśnie urlop w Japonii, ale tak z miesiąc, że po prostu, żeby pojechać na przykład z rodziną do takiego onsenu i wygrzewać się w tej wodzie, potem w tym piasku, grubo, naprawdę wspaniale. Flaneery, myślę, że to będzie dosyć łatwa odznaka, używa ognistych Pokemonów. No tak, o co chodzi z tymi tymi? Czy ja tu muszę stanąć i wtedy spadam? O, no tak. I tutaj trzeba co zrobić? O, to nas podnosi do góry z powrotem, lol, dobre, ale grubo, powiem wam, grubo. I wszyscy, słuchajcie, tutaj są przebrani też w stroje tych podgrzewaczy. Czy to nie jest tak, że właśnie ci goście, co rozpalają te ognie, mają jakiś związek z tymi na przykład piaskami? Czy oni podpalają jakiś ogień pod tymi piaskami, czy coś? Nie, no to by było bez sensu, jak można podpalić ogień pod piaskiem. Wydaje mi się, że to wszystko czerpie swoją energię z tej mocy geotermalnej, gdzieś tam z wnętrza ziemi, nie? Tak po prostu chcieli, żeby tutaj był typ ognisty lidera, no i tak to zrobili. Peliper 32, bardzo dobrze. I teraz lecimy na dół. Tak sobie patrzę. Chyba teraz musimy przejść na ten po lewej, wydaje mi się. Ty, tu coś pływa, mogę to zobaczyć? Typek był, lol. Dzieciak ninja, grubo. Dobrze, że tutaj przewagę leveli mam w sumie dużą i przez to się też troszkę podekspiło w ostatnim odcinku. Bo w sumie to ja już nie ekspię nawet między odcinkami od właściwie chyba pierwszego odcinka albo drugiego. Tylko jak miałem te bardzo, bardzo niskie levele, to jeszcze tak robiłem. Nie muszę z wszystkimi walczyć, to może nie będę walczył z wszystkimi. Chyba musimy pójść tam na koniec prawdopodobnie, no bo skoro ta typiara pilnuje przejścia jakby, no to podejrzewam, że po coś to jest, nie? I tak zlatuje. Dobra, zjedźmy sobie na dół tym czymś. Czy właściwie spadnijmy. I teraz... ninja pilnuje. O, Shoji. Fajne imię. Fajne są te japońskie imiona, tak mi się podobają. Możemy iść dalej. Dobra, zobaczmy tą windę, najbardziej z prawej. Nie, chyba. Chyba tamta na środku by nas zaprowadziła do liderki.
I jeden Water Pelsik. Dobra, walnę go Brainem. Całkiem wytrzymały ten Keklion. Od razu lepiej. Czy ja dobrze? A nie, teraz powinien pójść tutaj i teraz na środkowy. Dokładnie. Tutaj jeszcze typeczek pilnuje i teraz wyskoczę u liderki. Namel na szota. Szybko leczę Pelipera podkami i idziemy walczyć z tą typiareczką. Miała czerwone włosy, zanim to było modne, słuchajcie, i dzwony. I odsłonięty pępek. Wygląda jak taka dziewczyna z lat 90. albo nie, z początku 2000. Taka była moda w sumie. Patrząc na to, kiedy pierwszy raz wyszło Pokémon Ruby i Sapphire, to był początek lat 2000. I właśnie taki ubór był modny, w sumie trochę jak Britney Spears albo coś takiego, nie? Czekaj, chodzi mi o to, że gratulacje, że udało ci się dojść tak daleko. Powiedzmy tak, to honor służyć jako lider. Nie, chodziło mi o to, że jestem Flaniery i ja tutaj jestem szefową. Pamiętaj, żeby mnie nie doceniać. Chociaż jestem liderką od bardzo niedawna. Odziedziczyłam te umiejętności po moim dziadku. Teraz ci zademonstruję moje ruchy. Dobra, widać, że ona jest taka po prostu stremowana tym, że jest liderką, nie? Ale ciekawa postać, powiem wam. Fajnie tutaj też ma jakiś specyficzny taki charakter, bardzo specyficzny wygląd. Bardzo ciekawa. Dobra, zaczyna od Slagmy. Powinno być naprawdę, naprawdę łatwo w tej walce. Wejdziemy Water Pulse'em. Slagma powinna zejść na Shota. Tak jest. Torkoal praktycznie tak samo, ale wejdziemy w niego Brainem już dla pewności, bo jednak jest troszkę mocniejszy. Idealnie. Jeszcze jeden Namel, myślałem, że będzie coś bardziej ekscytującego, typu jakiś kamerap czy coś. Ale jednak nie, jednak to był jeszcze zbyt wysoki poziom trudności, jak na czwartą dopiero odznakę. Spoko. Dopiero niedawno zostałem liderką. Wydaje mi się, że próbuję zbyt ciężko być kimś, kim nie jestem. To nic dziwnego, że moje Pokémony są zmieszane i mnie nie rozumieją. Dzięki, że mnie tego nauczyłeś. Zasługujesz na to. Mamy to! Nowa odznaka, byczki! Nowa odznaka, słuchajcie. Nice. Heat Badge. Odznaka ciepła. Aż mi się ciepło zrobiło. Pomyślałem o tych wszystkich gorących piaskach, gorącej wodzie, w onsenie. Jeszcze overheat. Fajny atak w sumie. W ogóle sobie przejrzę moje TM-ki teraz. 130 powera. Potężny naprawdę. Kombaskan jest tak samo pod specjalnym atak, jak i fizyczny atak, także nie ma znaczenia, czy to jest fizyczny, czy nie fizyczny atak, więc damy mu ten atak. Prawie 3 razy mocniejszy, no bo z 50 obrażeń nagle poszliśmy na 130 obrażeń, nie? Z jednego ataku, grubo. Mogę też dać diga na jakimś moim poczu. Myślę o Shedinji na pewno, na przykład zamiast Sand Attacka, bo czemu nie? I ktoś nas spotyka przed gymem, czyżby Mei, dokładnie. Jestem pod wrażeniem. Masz piękny kamień, czy to ten meteoryt? O, chciałem dać tobie to. Go Goggles? Kiedy je założysz, będziesz mógł przejść przez pustynię na drodze numer 111. Oj, zdobyłeś odznakę miasta Lavaridge, więc pokonałeś Flaniery. Potem będziesz musiał rzucić wyzwanie swojemu tacie Normanowi w Petalburg. Teraz ruszam do Petalburgu. Chodźmy razem do Petalburga. Tak, chodźmy razem. Będzie szybciej. I kolejna odznaka znowu. W sumie obiecałem was, że w tym odcinku będą dwie odznaki. Więc w sumie jak teraz ma być ta walka, to bardzo dobrze, bo mówiłem, że będą dwie odznaki w tym odcinku i myślę, że to się spełni zaraz. Tato, za to, że cię nigdy nie było w domu, że siedziałeś tylko w tym gymie cały czas, nigdy nie grałeś ze mną na konsoli. To teraz będziesz żałował. Dobra, zabrajmy też wszystkich tutaj jego uczniów, którzy zapierniczają boso. Jaka to jest dbałość o szczegóły? Pomimo, że zrobili osobne modele postaci w butach i bez butów, tylko po to, żeby uszanować tą japońską kulturę, że się zdejmuje buty w pomieszczeniach, jak jest mata tatami i chodzi się na niej boso. No kurczę, grubo. Walniemy Delcatiego. No, nie tak źle. Dzięki, Mary. Po lewej jest pokój defensywy, a po prawej pokój odnawiania. Odnawiania to jest, że się poczki leczą, a tutaj, że mają dużą defensywę po prostu. Dawaj, typiaro. Lainun? Może będzie rzucał Protecta cały czas. Czy to jest w ogóle gym Pokémonów normalnych, czy mi się wydaje? O, a nie, to chodzi o to, że po prostu dali mu X Defensa, dobra. Oni po prostu używają tutaj w każdej walce jakiegoś przedmiotu X. Nawet nie wiem, ile jest tych przedmiotów. Chyba każda stata ma swojego X-a, że tak powiem. Muszę też w ogóle zmienić tego Wingara z przodu, bo on już jest zbyt wykokszony. W sumie na tego gyma to mogę ustawić z przodu chociażby mojego Kombaskena. Po twojej lewej jest pokój siły, po prawej pokój One Hit KO. Dam sobie do przodu Kombaskena. Jak to jest gym normalny, no to będzie łatwo. O, to już przedostatni pokój, słuchajcie. Następny to już jest nasz tata. Babeczka ma Zangusa. Ciekawe, jaki byłby Pokémon, jakby był ten pokój One Hit KO, nie? X-Attack, my mamy Rock Smasha. Ale łatwo idą te odznaki. No, słuchajcie, zrobimy dwie odznaki w 15 minut. I jeszcze zaraz nam w sumie ewoluuje nasz starter za dwa levele chyba. Dobra, Gym Leader na ciebie czeka. Nice! O, jest i nasz tata, słuchajcie, siedzi w tym japońskim siadzie. Ale ja myślę o tym bólu kolan, jaki ja bym miał, jakbym tak siedział na tej twardej, drewnianej podłodze. A siedziałem tak wiele lat, ćwicząc różne tam sztuki walki. Czasem była mata, a w niektórych na przykład nie było maty i się tak siedziało na drewnianej podłodze. Ale kolana...
stopy. A Japończycy mają wywalone na to, oni są przyzwyczajeni po prostu od małego, że tak siedzą, no i tyle, nie? Jednak coś w tym jest, że ta część ma taki bardzo, bardzo japoński feeling, bo jednak nasz tata jest nawet takim mistrzem ewidentnie w stylu jakichś japońskich sztuk, że siedzi w takim dojo typowym, na bosaka się tam chodzi i tak dalej. Coś w tym jest, nie? Nawet zobaczcie, zrobił ukłon i coś w rodzaju jakiegoś takiego pozdrowienia, może w karate czy coś, ten taki gest rękami. O, ma slackinga, grubo. Ciekawe co ma jeszcze, jak ma slackinga na dobry początek. Czy robimy bulk upy? Może, bo w sumie slacking i tak co drugą turę tylko atakuje. O nie, on ma yon przecież, to będziemy w następnym turze spać. Ale dobra, najpierw będę się leczył jakimiś tam malinkami. Wzmacniamy sobie atak i defensywę i możemy w sumie cisnąć rock smashami, czemu nie? Truant nie może nic zrobić w tej turze. Tak działa slacking, że co drugą turę ma straconą turę. No, my też będziemy mieli teraz straconą turę, bo śpimy. Często berry i leczymy się z snu. O, on dał nam ankora, czyli możemy w kółko używać tylko tego samego ataku. Co nie jest takie złe, bo i tak ten rock smash będzie najlepszy na to wszystko. Dobra, slacking leży. Kombaskan 35, nice. Teraz vigor off, poprzednia forma slackinga. O ile dobrze kojarzę, nie no, to jest poprzednia forma slackinga. Dobra. Retaliate. Jeszcze ten taki, ta taka animacja jak z filmu jakiegoś o ninja, nie? Na hita spadł. I na koniec jeszcze jeden slacking. Jak widzicie, wszystko też jednym Pokémonem schodzi, naprawdę. Ale ten Retaliate, ścisnął nam kombaskena, w końcu jakiś zwrot akcji. Spoko, damy sobie radę. Ghost co prawda nic nie robi normalom, także tutaj... Pewnie to trochę zajmie, zanim ja tutaj cokolwiek mu zrobię tym digiem. Zobaczymy. W ogóle rozkopałem ojcu podłogę. Musi się nieźle wkurzyć. Ty, chciał feint atakiem wejść! On ma mroczny typ. Dobra, muszę zmienić poczka, słuchajcie. Mógłbym użyć revive'a. Mam też te całe zioła, które max revive'ują poczka. Ale może nie marnujmy tego. Spróbujmy po prostu go walić tym, co mamy do skutku. Też feint atak mam na przykład, nie? Zawsze coś. Dobra, już jesteśmy na żółtym. Prawie ścisnął na hitach. Dobry jest ten slacking. Nie jest tak źle, nie? Dobra, ale tym ciosem już go dociśniemy. No jeszcze nie, jeszcze hiperpotka używa. O, to kurczę, tutaj trochę zwrot akcji był. Tego się nie spodziewałem jednak, że w ostatniej chwili wejdzie hiperpotek, nie? O tyle dobrze walcząc z slackingiem, że mamy tę turę odpoczynku. Mogłem się chociażby wtedy uleżeć, ale wiecie, no jak mi panie ten nazwy, wtedy się nie stanie. Wejdziemy zaraz czymś kolejnym. Już chyba kolejnego potka nie będzie używał raczej. Wejdziemy manetrikiem, zrobimy volt switcha i tak dalej. O, nawet zleciał tym volt switchem. Idealnie. I udało nam się pokonać własnego ojca, słuchajcie. Podobno jak ktoś śni o walce z własnym ojcem, to znaczy to jest sprzeciw wobec autorytetu, wobec władzy, zwłaszcza autorytarnej, niesprawiedliwej. Zobaczmy, co mówi nasz tata. Doszedłeś tak daleko. Rozumiem, dam ci to. Co ty jesteś takim, kurczę, z jakimś chłodnym ojcem? Byczku, powinien być teraz taki, wiecie, misiek, przytulas, poklepanie po plecach. I gratulacje, byczku, powinno być, a nie takie, wiecie, chłodne podejście. I tłumaczysz mi, chłopie, że mogę używać surfa poza walką. Nie mam surfa nawet. Gdzie dostanę surfa? Niech ktoś mi powie. Jako gym leader jestem sfrustrowany, ale jako ojciec jestem szczęśliwy i trochę smutny. Chodźmy stąd, Kushi, odprowadzę cię. O, jest i Wally, słuchajcie. Kushi i pan Norman, nie widziałem was od jakiegoś czasu. Właśnie wróciłem do domu moich rodziców, żeby coś zabrać. Pracowałeś ciężko, Wally. Dziękuję, że pan tak mówi. Pomogliście Wally'emu złapać jego pierwszego Pokemona. Chciałbym dać wam prezent. O, surf. No właśnie się zastanawiałem, gdzie dostanę surfa. A tutaj widzicie. To już możemy nawet sobie popłynąć... Wszędzie możemy sobie popłynąć teraz. Gites majonez. Teraz mówi, że powinniśmy pojechać na południe, ponieważ na wschodniej części Hoenn są silniejsi trenerzy. Popatrzcie na mapkę, widać, że teraz musimy się wrócić, że tak powiem, po ścieżce wodnej, na jeszcze jedną wyspę bodajże i dopiero gdzieś tam potem popłynąć do tej wschodniej części. Patrząc na mojego małego chłopca, który tak dorasta, to sprawia, że jestem szczęśliwy, a jednocześnie trochę smutny. Haha, co za zbieg okoliczności. Właśnie myślałem sobie... coś takiego samego. Chciałbym tylko, żeby mój synek był zdrowy i silny. Nice. Znam to uczucie, też jestem ojcem, także wiem jak to jest. Pan Norman kazał nam iść ścieżką numer 118. To jest na wschód od miasta Meville. Chodźmy do tego miasta razem. O, to w sumie dobrze, nie musimy się wracać przez te wszystkie niepotrzebne drogi. To musi być ta ścieżka. Ruszajmy dalej. To jakoś źle to zrozumiałem. Nie wiem, czy źle przeczytałem to, co oni pisali, czy coś, ale po prostu im chodziło, że później mam pójść na te wodne ścieżki, a teraz mam pójść na wschód po prostu. Ty, on mnie odprowadził do wyjścia z miasta, i tak muszę się cofnąć do centrum Pokémon. Witam, siostro Joy. Oto moje byczki. Kogo tu trzeba wytrenować najbardziej? Tego Shedinja, niestety. Kurczę. Ja mam taki problem, że się nigdy nie spodziewam, jak wejdzie jakiś, kurczę, kamienny atak. Niestety. Także to trenowanie Shedinja jest trochę frustrujące. Niech on sobie zostanie z tyłu ekipy póki co. Dobra, zobaczmy, jak ta ścieżka jeszcze wygląda. Dużo trenerów. Dobra, ścieżka numer 118. Wow.
jakiś stardaścik, to też się może przydać potem. I tutaj będziemy musieli płynąć. Okej. O, Pelipper może mieć surfa, to dobrze. To w sumie zamiast Braina, nie? I to jest śmieszne, że będziemy surfować na Pokemonie, który jest ptakiem, no ale okej. I tak, jakaś ta animacja jest taka, że nie widać, co to za Pokemon, na którym siedzimy. Ale wyobrażanie sobie, że to jest Pelipper, no jest dosyć zabawne. O, gość nam daje wędkę. Dobra, wędka, nie ma co. I to tyle, trzeba było tylko przepłynąć taką małą kałużę, słuchajcie. Ale już jesteśmy po drugiej stronie. I tu już będą silniejsi trenerzy prawdopodobnie. Oj tak, no levele poszły w górę nagle o 10 leveli. Obrażeń sporo, ale tym Draining Kissem też się podleczymy na pewno. Nie dość, że schodzi na hita, to jeszcze to leczy trochę jak Mega Drain albo coś takiego, nie? Na Gyaradosa Manectric i atak elektryczny. To lecimy dalej. Tak jest, moi drodzy, doszliśmy do tego momentu, kiedy nasz starter ewoluuje w finalną swoją formę. Nie finalną, bo jeszcze będzie mega ewolucja, czy to jakby czwarta forma. Więc to jeszcze wszystko przed nami. Ale no już jesteśmy w tej drugiej połowie gry, można powiedzieć, skoro już nasz starter jest w swojej trzeciej formie. No to już jesteśmy na dosyć zaawansowanym poziomie naszej rozgrywki. Szukam też miejsca, gdzie można drzewka zasadzić, czy coś. O, kojarzycie tego typa? Spotkaliśmy się w jaskini granitu. Kushi, prawda? Wygląda to, że twoja podróż idzie dobrze. Są różne rodzaje Pokemonów w tym szerokim świecie. Co myślisz jako trener? Czy będziesz trenował różne typy, czy tylko jeden? Muszę już iść. Zobaczymy się jeszcze. Wysoka trawka. Co się dzieje? O! Co? Latias? Spotkaliśmy Latias nagle niespodziewanie? Wow! O co chodzi z tym spotkaniem? Chcesz, żebyśmy polecieli razem z tobą? Kushi, chodź ze mną. Latias przyleciał do nas po pomoc. W takim razie ruszajmy. Grubo. Powiem wam, że kompletnie się tego zwrotu akcji nie spodziewałem, ale w tym momencie kończymy ten odcinek. Zostawcie łapkę w górę i niedługo będzie kolejny, gdzie ruszamy od tego momentu w dalszą przygodę. Lecimy z Latias zobaczyć, co się stało. Jestem ciekaw. Trzymajcie się. Na razie, cześć.